Cześć, witajcie. 15 września Xiaomi zaprezentowało aż 4 nowe urządzenia mobilne. Przyjrzyjmy się im bliżej. Xiaomi 11T i Xiaomi 11T Pro to pokrewne konstrukcje. Różni je kilka istotnych szczegółów, ale jeszcze więcej je łączy. Smartfony te wyglądają niemal identycznie. Mają płaskie ekrany ze szkłem Gorilla Glass Victus oraz szklane plecki o zaokrąglonych krawędziach. Ważną cechą stylizacji są też płaskościęte krótsze boki obudowy. Na górnym jest plastikowa wstawka, pod którą chowają się anteny. I tu właśnie można odróżnić wersję Pro od bazowej po dopisku Harman Kardon na górnej ściance. W modelu podstawowym, choć również są głośniki stereo, zabrakło logo znanej marki audio. Co jeszcze różni nowe smartfony? Przede wszystkim procesory. Xiaomi 11T dysponuje układem MediaTek Dimensity 1200U, zaś w modelu 11T Pro znajdziemy flagowy układ Snapdragon 888. Smartfony mają dwuczęściowe akumulatory o pojemności 5000 mAh, ale ładujące się z różną mocą. Xiaomi 11T ładuje akumulator mocą 67 W, podczas gdy w Xiaomi 11T Pro moc ładowania osiąga imponujące 120 W. Pozwala to napełnić baterię w 17 minut bez skracania jej żywotności. Producent deklaruje, że po 800 cyklach ładowania akumulator wciąż zachowa 80% pierwotnej pojemności. Co ważne, w obu modelach odpowiednie ładowarki są w zestawach. Oba smartfony wyposażono w podobne aparaty fotograficzne. Podstawę stanowi matryca 108 megapikseli, której towarzyszy 8-megapikselowy szerokokątny aparat o polu widzenia 120 stopni, a komplet uzupełniają jeszcze aparaty telemakro 5 mega i aparat do selfie 16 megapikseli. Modele są promowane hasłem Cinemagic, co wskazuje, że wyposażono je w szereg dodatkowych opcji związanych z filmowaniem. Poza rozmaitymi efektami specjalnymi, jak chociażby efekt wolnej migawki czy poruszającego się tła, mamy jeszcze tutaj zoom dźwiękowy. Nie mogło też oczywiście zabraknąć trybu fotografii nocnej, a aparat do makro wcale nie zmusza nas do nadmiernego przybliżania się do fotografowanego obiektu. Warto jeszcze dodać, że Xiaomi 11T Pro dysponuje możliwością nagrywania w rozdzielczości 8K z HDR10+. Oba telefony wyposażono w wyświetlacze AMOLED o przekątnej 6,67 cala i rozdzielczości Full HD Plus z odświeżeniem obrazu z częstotliwością do 120 Hz i odświeżaniem panelu dotykowego 480 Hz. Do tego mamy jasność 1000 nitów, a w modelu Pro dodatkowo wsparcie dla Dolby Vision. Xiaomi 11T Pro i Xiaomi 11T są dostępne w trzech wersjach kolorystycznych, a ceny zaczynają się od 499 euro za model bazowy i 649 euro za model 11T Pro. Model podstawowy 11T jest dostępny w dwóch wersjach pamięci 8128 i 8256, a model T Pro jest oferowany z pamięciami 8128, 8256 i 12256. Niestety dokładniejsze ceny poznamy później na polskim rynku, oba modele mają się pojawić w październiku. Warto jeszcze na koniec podkreślić, że oba modele serii 11T mają gwarantowane 3 duże aktualizacje, czyli 3 kolejne wersje systemu, a do tego 4-letnie wsparcie aktualizacjami zabezpieczone. W roli mistrza drugiego planu wystąpił dziś z kolei model Xiaomi 11 Lite 5G NE, czyli New Edition. Tak naprawdę to jest odświeżona wersja znanego już mi 11 Lite 5G i jak podejrzewam z racji kryzysu na rynku półprzewodników, po prostu producent musiał tutaj wymienić procesor na inny i postawił na Snapdragona 778G. Układ ten będzie zestawiony z pamięciami w wariantach 628, 828 i 8256, a poza nowym procesorem pojawi się także bardzo efektowna nowa wersja kolorystyczna Snowflake White. Jest to bardzo ładny, efektowny sprzęt, ale oczywiście pozostałe kolory też są niebrzydkie. Mamy czerń, mamy niebieski i mamy róż. Xiaomi 11 Lite 5G NE oferuje ponadto głośniki stereo, wyświetlacz 6,55 cala AMOLED Full HD+, 20-megowy aparat do selfie oraz potrójny aparat tylny z matrycami 64, 8 i 5 mega. Dodatkowe aparaty zajmują się oczywiście zdjęciami szerokokątnymi i makro. Telefon jest zasilany z akumulatora o pojemności 4250 mAh z 33-watowym ładowaniem. Tu ceny zaczną się od 369 euro, no i znów ten model pojawi się w przyszłym miesiącu i dopiero wtedy poznamy jego dokładną cenę na rynek Polski. Wszystkie smartfony, o których dotąd opowiedziałem, mają oczywiście jeszcze funkcję pilota na podczerwień, która pozwala sterować domowymi sprzętami, mają też oczywiście NFC i boczne czynniki linii papilarnych. Aby nie zanudzić nas wyłącznie smartfonami, Xiaomi ogłosiło dziś jeszcze globalną dostępność tabletu Xiaomi Pad 5. To fajne, zgrabne, smukłe urządzenie, 6,85 mm grubości, do tego całkiem lekkie, bo 500 gram, z ładnie wykończoną tylną
tylną ścianką w kolorze szarym lub białym takim perłowym i wyświetlaczem otoczonym dosyć wąską ramką. Ów wyświetlacz ma 11 cali, rozdzielczość 2560x1600 pikseli oraz odświeżanie 120 Hz. Matryca wyświetla ponad miliard kolorów, wspiera paletę barw DCI-P3 oraz Dolby Vision. Tablet korzysta z procesora Snapdragon 860 wspieranego przez 6 GB RAM-u i 128 albo 256 GB pamięci wewnętrznej. Zasila go akumulator o pojemności 8720 mAh, napełniany dołączoną do zestawu ładowarką 22,5 W. Tablet wyposażony jeszcze w aparaty fotograficzne 13 i 8 megapikseli, a także 4 duże głośniki z Dolby Atmos i Hi-Res Audio. Do tabletu można jeszcze dokupić rysik Xiaomi Smart Pen, który ma czułość na ponad 4000 poziomów nacisku i odświeżanie 240 Hz. Tablet wyceniono na 349 euro za wersję 6 plus 128 oraz 399 euro za wersję 6 plus 256. Na koniec dodam jeszcze, że niebawem pojawi się u nas opaska Mi Band 6 umożliwiająca dokonywanie płatności zbliżeniowych. I to na razie tyle. Dzięki za oglądanie. Do zobaczenia. Cześć.